Widzowie, dzisiaj odcinek zalewania. Jak widzicie, klimacik mamy tutaj, brygada jest. Proszę, tu się praży ognisko, muzyczka, wzmacniacz, energetyk. No, kamera się ładowała. Stachu, nagrywam, a co? Siema internety! Zaraz cię nagramy! Wyglądasz jak misie, kurde! Siema internety! Zaraz tam nagramy! Spore to będzie! Co? Grano plus? To mnie nie nagrywa. Wytnie się, Jasia! No to masz plastyfikator? Tak, plastyfikator. No a co tam? Mówię siema internety! Hello! Zalewamy. Hello ludziska. Zalewamy supy. To jest mój tata, jak nie wiecie. Widzieliście go nieraz już. Akcja las. Yeah. Gdzieś tam się przewijał między odcinkami. Na worek cementu. To tak. Ile tam 5 litrów jest? No to weź, tam butelka była. Tam masz butelkę po tym, widzisz, po napoju. Wąsy pospawane. Tu Mateusz zostawia z tatą słupki. Nie pokazuj, bo to nie jest zgodne z budownictwem. No. Nie jest z tym, ze sztuką, budownictwem. Słuchaj, to jest sztuka nasza. To jest sztuka rolnikowa. Nagrywaliśmy, jak zalewaliśmy u Stacha posadzkę w oborze. To kurde, do tej pory nawet gnojówka nie ruszyła tego. A ty mówisz, no. Szykuj się, bo w styczniu będziemy rwać. Serio? Czemu? Kurwa, Stachu. Kotrusia zatrudni, ja bym się nadał. Czemu będziesz kół? Co ty tam planujesz? Czemu? Betoniarka od sąsiada. Defro. Piotruś coś o tym wie. Ale na kółkach pracuje. Żeby nie, silnik nie stanął. No to wiesz, konstrukcja, gdzie to stał. Ale piasek elegancki, kurde. Weź to trochę. Dowaliłeś towaru? Nawalone jest towaru. Leży to na taczku. No do tej trzeba ładować, bo tamta jest niezdolna do walki. Tamta ma kapcia. Tu trzeba znowu podpompować oponę. Chlusi na nią. Będzie. Tu chcesz podstawić czy z tyłu? Tu podstaw. Dobra. Ja przerzucę te worki. Cześć. Przeniesiemy resztę cementu. Kurde, przyjemne to, ten lekko idzie. No dobra, niech się mieszy. Dojebał w jochu. Niech Bertoli. Ale takie, ale zobacz, taka pianka. No bo to trochę też plastyfikator chyba robi. Plastyfikator tak robi. O. Alej na oko! Plum! Kurwa! Zobaczymy. Ja pierdolę.
Rata. Trzeba złapać, tak jak to się zaleje ten dołek. Nie trzeba zobaczyć. No i już ładowałem. Tonie, tonie, chciałem. Delikatnie, co idzie do Dagmary? Co? Idzie do Dagmary? Nie, zmieniła zdanie. Tak? A co będzie robiła? Uważaj na oczy! Kurwa. Pojadłeś betonu. Gdzie byś dostał? W oko? A w oko, w gęby. Ja tu pojadłem trochę. No, żebyś wiedział. Dobra. No jest, miarę. Kurwa, no każdy milimetr na tym, na tej wysokości to już jest kurwa przestrzał. Na górze się robi centymetry. Papa. No. Śmitka budowa, au, au, au. Nie, bo to tam łup, 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 łup. Bo seniorowie nie lubią takiej muzyki. Seniorowie nie lubią takiej muzyki. Przywieźć tego kamienia? Co? Przywieźć tego kamienia jeszcze? Kurwa, nie ma co robić tyle osób. Ile zjem sobie śniadanie, bo nie jadłem nic, to... No. Kupiłem 2 kilo, 2,5 kilo kiebasy. No tylko, że jeden chleb. Co teraz robimy? Tego wpierdzielamy, czy robimy... Czy robimy tam następny? Że te skosy, żeby zobaczyć, jak to wyjdzie. Środę, a te po przekątne. No. Przekątą, bo... nawet, to i tak ten już raczej go... Nie przesuniemy. Nie przesuniemy. No to tego, wiesz. No tylko trzeba zmierzyć mniej więcej, środek. Żeby środek środek był. Czekaj, metruwa jest. Bo nie przesuniemy. Mam na sznurku tą metrówkę. Muzyczka, kiełbaska, piwko. Relaks sobotni, Jasia. No nie? Braknie, tamtym byłoby dokładniej. Bo tym braknie. A ile tego jest? 5 metrów, 4,5 się rozsuwa. A nie ma to więcej? Nie ma. No dobrze szło. Już 3 wylane, nawet nie wiadomo kiedy, moment. I trzeba poprawić doły teraz. Stachu powiedział. No dobrze szło, no i... No i nie minęło 5 minut, nie zgadzały się wymiary. No i no, obrydlę trochę to, tę ścianę. Kurwa, można garnki lepić. O kurde. Można garnki kurwa lepić. Ale to będzie hangar, ja pierdzielę. No nie? Tak stoi. Dach doszedł jeszcze i spadek to. Można spokojnie ham malować i będzie helikopter kurde. No, chłopie jakby miał fusiana, to na całej szerokości od tamtąd dotąd zrobił taką halę wielką. I tu, i zamurował ją, nie? Wysokość jak gdzieś. I wtedy ziorko, nie ziorko, wszystko on tu ładował. Chłopie, taki byłby hangar, maszyny by się zmieściły, wszystko by się tu zmieściło. A z boku zbiorniczek na RSM. No. Takie za 20 lat? Jak za darmo dodawać? Kopa w dupę na jakimś. Jak to zarabiał? 50 tysięcy miesięcznie. Ale tu masz drogę. Tu jest drogę. Jeszcze daleka droga i nie wiadomo, czy kiedy zostanie osiągnięta. Daj. To? Tę stronę nie. Jak to nie? Właśnie pięć tutaj miało być tutaj. A nie z tamtego odbieramy? W tę stronę? Tego też chyba, tak tu i tu, ta po części. No, nie? No. Nie to, że jedno tu. Znaczy no tutaj to brakowało trochę, bo 4 cm od... 53 od powiedzmy od płota. Aha. A tu jest 50. Od płota 53, to by była taka szczelina równa od płota. Aha, no to można. No. A nie, czy płot idzie równo? No to będzie, no to tam na drobinę. Będzie. To już twoja, w tym ręka jak była. No, nie, to szło po sznurka, ja wiem, że to było... Równo. O, no węzeł ja widzę. O, kurna, Jasia. Jedna złamie, to druga, żeby była, nie? No i te łopatka, nie? To wyciągamy tamten słupek. To co, robimy ten? Co? Przerwa.
później to trzeba połapać, później wiesz, żeby to się przybiło. No to jakby w zeszłym tygodniu, trzeba. No już. No. Co chcesz powiedzieć widzom? Co mam powiedzieć? No nie wiem. Pauza. Dobra. Koniec, do pracy. Gdzie syrena głosowa? I do roboty. No. Z głośnika. No. Pojedzone. Śniadanie i obiad w jednym. Kolka ci kupiłem, nie pijesz? To jest, ona ciepła ze sklepu. Kurde, ja ci specjalnie kolę kupiłem, a ty widzisz. Do koli coś kupiłeś? Iść po... A ja mogę iść, śliwowice mam. Mam prawdziwą śliwowicę przecież. To później sobie na zarabianej kupimy. Wiesz, panie? 70 V, oryginalna. Walniemy po dwa sztuki. Tak, i na meczyk. Węzeł betoniarski wujek gdzieś zaginął w akcji na chwilę. A my lejemy dalej. Weźmy mam awarię z młotkiem. Młotek nam się skończył. Do kamieni. No ale cóż. To prawda był nowy. Dobra, lejemy, panie. Mówisz? Ja może łopatę wpierdoliłem piochuj, żeby było. Bo jak mnie rzucę do krama, to nie będziemy niszczyć. To co? Ostatnia tam wjeżdża. O kurwa. Dostał trochę na kamie. A jeszcze kapkę. Dobra. Tam to wejdzie po towaru. Nawalone jest to towaru, nawalone. O, proszę bardzo. Rzuć na kielnię. Opa. Kur. Jak tam, zgadza się? Jasia, bo ci fuchę podkradliśmy. Co? A, Angelina? Co? Po bułki byłeś? Bibułki do tego. A, bibułki, mówię, po bułki, kurwa. No li. Dobra. Cztery worki cementu jest jeszcze, starczy? Starczy, nie? Dwa worki. Dwa dołki, tak było mierzone, że dwa worki na dół, nie? Cztery worki, dwa dołki. Tu wejdzie kurwa towaru w ten dół. Dobra. Czekamy na węzeł betoniarski, Jasia będzie kręcił. Dobra. Ile? 91 wyszło? To się nadrobi na tym. Nadrobi się, jak będziemy robili krokwy. Na centymetry na tylu tych, to bez rzędu. Przyróbmy na te łady, są szersze. I wiesz, na tych, co postawimy. Na podstawce zrobimy. No a tu akurat dziura przebiegała idealnie. Tylko pytanie, czy się będzie zgadzało od supa do supa. Ile było od supa do supa tam? 45 chyba było. Teraz podzielić. Można ładować do słupa. Czekamy na razie. No wymieszcie, ja będę zalewał i tyle. Ja się zrobi beton i
na weźle betoniarskim. Co? Co mówisz? Co mówisz? Nie wiem. Jedziesz gotowy towar? Nie. Opa. Ile łopat robisz? Liczysz czy nie? Czy na oko? Nie, na betoniarkę. Nie. Znaczy liczysz. Kurwa, profesjonalnie. Aż za. No to od marca zbieramy ogłoszenia z Big Boot. O, z Big Boot, proszę państwa, zaczynamy stawiać domy w województwie świętokrzyskim. Trzeba go chuja wydrążyć dalej. Albo po zewnętrznej idzie, nie? Tu będzie go trzeba wyciągać. Znowu idzie? Trzeba będzie go chyba w każdą stronę. No chyba, że nie, no będzie za dużo różnica. Dobra, ja jadę. Odbieram już. Odbieram. O kurwa, dziura. Woda. Elegancko. Nie no, daj spokój. Szaki gruby nie jest. Kapa. Taki gruby nie jest, no, słuchaj. Dobra, kamienie tam upchał. Ile? Jest? Dobra. Kamienia tam szukałem, jeszcze jednego, bo braknie chyba, coś czuję. Braknie. Ten duży chcesz? Cały chcesz tak ładować? No jak chcesz. Tu masz jeszcze akurat ten krzemień od kawałek. Można go wrzucić. Tam jest kamień, wyciągać można, wyciągnąć można. Tu w tej kubki jeszcze przecież, nie wszystkie wybrane były. Jeszcze ten kamień. Wiadomo będzie leciał, jaki tu pole się nie strąci. Tam pluski są. Trzeba będzie kamienia trochę przywieźć jeszcze. Może za prawo nadrobimy.
Jutra to grubo tego, to, tego co to jest, wiru, walnąć, wylać i będzie. No, to... To ja się ostatnio taką gęstą darł. Kamienia gdzie? Tego kamienia więc. Gryz. No wiem, wiem. Gryzu więcej. Siabru. Siabru, siabru. No i luksus. Taczko opłukać. Trzeba jechać na drugą stronę. Trzeba przynieść wody i trzeba opłukać, bo to Andrzeja no. Taczka, to co? Trzeba wszystko wymyć, lepiej dobrze umyć, ale to kurde. No tak. Nie dostaniesz na kolejny raz. Bo za rok już chyba, że nie będę zaprawiał do siotakie. No i tak, zobacz, idealnie materiału starczył. Przyciągniesz z tego z gałęzi to dużo. Betoniarkę? No. A jak jest niepotrzebna, to ja bym sobie chętnie wziął do zaprawienia zboża. Tamto? No jak? To na stoi, no kiedy ją wziąłem. To zanim ja ustawię pas, żeby to chodziło to wszystko. Moja. To tam pożyczyłem Pawłowi, żeby jej murował, nie? Zanim ja rozpędzę ten, ustawię pas, żeby to ten, to... To tam trzeba tutaj, gdzieś silnik był. Tam też silnik przy tym był, silnik. Tam trzeba by ten, silnik jest. 5,5 KW kupić. 30 na wałek i... No, tam 2,5 KW był silnik. Na krótko zrobić, na pas jak w kombajnie taki... No chłopie, to byś go nie uciągnął. Czemu? 5,5 KW i rura. Nie uruszyłoby? No tam jest 2,5 KW, to ruszy no. Ale na jakiej to jest, wiesz, przekładnie jest, nie? Dobra. O. Zaraz pas się ściągnął, zaraz pas spadał i ten. To trzeba było dobrze ustawić wszystko. Jak będziemy zaprawiali 10 ton zboża na raz, to się będzie opłaciło, bo jak będę 2 metry, czy ten, czy 2 tony zaprawia, to się nie opłaci, a tak 10 ton. No, nagrywam, coś się wytnie. A przecież to nie wrzucę tego materiału, bo to wyszedłby jak film kinowy. Te półtorej godziny. Pięte. Chodź, może przyjdziemy jeszcze ten, po tę wodę przyjdzie. No, to taczkę to możemy opłukać tam wujka od razu. To wszystko wiąże bomby. No weźmiesz to. To co wyleje z betoniarki to pójdzie na taczkę i wiesz. No. Tam to te jeszcze można pobrać przecież. Resztę tam, do tamtego tam jest. Tam brakuje najmniej. Dawaj, chodź, pogadaj. Dobra. Tu brakuje. Już tam akurat by dolał. Można by było jeszcze dolać. Wiesz to, wyrównamy koparką. Idź do matę kurde włożyć. Co? Tam w garażu jest woda zakręcona. No to co odkręcę? Tam przy podokręt ten pierwszy, nie? Jeszcze ale... wiaderko jest potrzebne. Bier jeszcze jedno. Pukać. Ale wiesz, to trzeba ładnie pukać. Już więcej nie będziemy zalewać tak to. Bo nie będzie skąd pożyczyć. Dzieci. No. Wianek. Czas operacyjny, wyszedłem po 9, zaczęliśmy przygotowywać, zaczęliśmy zalewać może pół do 12. Zanim się było przygotowane wszystko. No, proszę bardzo. Ale będzie. Już sobie wyobrażam, że przykryty dach, wchodzimy do środka, będzie takie echo, że... I tutaj to mocno trzeba kozę postawić. To trzeba tam i rurę dopiero tu. No, kozę postawić i wtedy można siedzieć tu w wiacie. W zimę. Zrobię zdjęcie z daleka, damy na turkę. Betoniarkę? Zaraz się scholuje, nie ucieknie. No to jest kurwa przecież. Ci się tak śpieszy, to... Fajrant. Jak to mówią, fajrant. O. Koniec, nie, widzowie, koniec. Jest. Hello. Pozdrów widzów. Pozdrawiam rolnikowo.pl, widzów i sympatyków. No i super. To jest mój tatę, to jest szwagier tatę, a to mój wujek. A to betoniarka sąsiada. No i zadlane, no i tyle. Kończymy, wianek był, nawet jest... Wiecha. Proszę bardzo, wiecha leży na samej czubku. No i co, kończymy, nie? Machni Jasia, siema. Siema. No to kończymy. Dziękujemy za oglądanie. Mam nadzieję, że się film podobał. Rodzinne zalewanie z klimatem. Także co, do następnego odcinka. Oprócz prezesa nie ma. Mateusz już pojechał do domu, bo interesy robi. Interesy robi, a za tydzień albo za dwa tygodnie, jak dobrze pójdzie, to jeszcze zrobimy
dach i będziemy parkowali Reksia do budy. No, to żegnamy się.